Bardzo tak dużym plusem dla mnie jako dla widza, jeśli chodzi o Pana kanał, jest Pana oczywiście wiadomo poczucie humoru i bardzo często Pan powtarza o swoim wieku, że ma Pan 39 lat i zastanawiam się, tak trochę przechodząc z żartu na tę stronę poważną. Ostatnio rozmawiałem o tym też z Pana kolegą ze stacji, Przemkiem Kosakowskim, któremu w przyszłym roku wybije 50 i zapytałem go o kompleks wieku. Czy Pan ma taki w sobie kompleks wieku, że zbliża się Pan do tej 60? Tak jak powiedziałem, mam 39, nie dam sobie mówić, że mam 59, ale wszystko w życiu jest względne. I powiem szczerze, że ja kiedyś zażartowałem z dziećmi, to było 2 lata temu, że mam 37 lat, a nie 57 i poszedłem na siłownię, to mój trener mówi, jakoś więcej siły masz dzisiaj, wiesz. Ja mówię, wiesz co, bo powiedziałem dzieciom, że jestem 20 lat młodszy i jakby jakoś uwierzyłem w to. On mówi, i to jest sposób, wiesz, żeby sobie, bo wszystko jest względne. Ja pamiętam, jak świętej pamięci Jan Machulski, mój opiekun roku, mój dziekan, mój mistrz, tańczył z nami na dyskotekach, miał ponad 60 lat, wiesz, i myśmy tak dziwnie na niego patrzyli, a on mówi, ja wiem, że wy na mnie patrzycie jak na wariata, ale ja tutaj mam 27 lat, kiedyś to zrozumiecie, jak dorośniecie. I rzeczywiście coś takiego jest zagadkowego, że duch się nie starzeje, bo my wszyscy podlegamy jednemu zasadniczemu, jedynemu prawu w kosmosie, czyli przemijalności wszechrzeczy. I wszystko, co jest materialne, przemija, wszystko, co jest duchowe, nie, bo to jest energia. Więc kompleks wieku, jeśli jest, a chyba jest, to dotyczy wszystkich, którzy do tego wieku dochodzą. No nikt nie chce się starzeć. Potem się śmiejemy z ludźmi. Najbardziej mnie bawią komentarze, jak jakaś aktorka czy tam aktor sobie poprawi urodę. Wiesz, tam sobie nie podciągnie policzki, czy coś tam zrobi z szyją. I od razu są takie komentarze, że się nie umie godnie zestarzeć. A co to znaczy godnie się zestarzeć? Co to znaczy godnie się zestarzeć? Nie ma czegoś takiego. Każdego, kogo dotyka już widzialna ręka upływu czasu, no to będzie chciał jakby sobie pomóc. Ja sobie pomagam w ten sposób, że ćwiczę dużo na siłowni, żeby być sprawnym fizycznie. Uroda mnie nie interesuje jako taka, bo uważam, że mężczyzna z bardziej taką pomarszczoną twarzą, na której widać upływ czasu, jest ciekawsza dla mężczyzny niż taki nieopierzony chłopak. Chociaż mogę się mylić. Ale aktorowi jest potrzebne zawsze, jest wydolność, siła, bo trzeba przeżyć 12 godzin na planie, czasami morderczo ciężkich zdjęć i nad tym trzeba pracować, bo piłkarze biegają 90 minut, wszyscy ich podziwiamy. Ale jak aktor pracuje 12 godzin, to każdy się pyta, no co, no byłeś w pracy po prostu. No wiesz, każda praca dobrze wykonana, odpowiedzialnie wykonana jest męcząca, bo nie mogę się porównać z górnikiem, który ma naprawdę ciężką fizyczną pracę, ale my pracujemy i koncepcyjnie, i fizycznie, naraz. To spala nas bardzo mocno i to zabiera energię. Więc tutaj widzę upływ czasu, żeby go nie było, to muszę ten balans utrzymać. Wysiłek, praca nad sobą, zresztą praca nad sobą, jak to mówili Grecy, w zdrowym ciele zdrowy duch. No i tak trzeba, no trzeba być zdrowym. Teraz w pandemii też wszyscy dbamy o to, żeby być zdrowym, więc to jest takie bycie zdrowym do kwadratu. No trzeba się starać, trzeba walczyć o to. Tego dla siebie my musimy być najważniejsi. Nasze zdrowie, bo tego się nie kupi za żadne pieniądze i od nikogo.